Święta wielkanocne to są wesołe święta, kolorowe święta, dlatego stroiki powinny być bardzo kolorowe. Dużo żółci, dużo pomarańczu, dużo zieleni. Warto, żeby te stroiki były troszeczkę zabawne, tak jak tutaj ten kurczaczek, bo to na pewno docenią dzieci. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz na tym jarmarku. Warto kupić, podpatrzeć, jak to jest zrobione i przed świętami spróbować zrobić to razem z dziećmi. Myślę, że świetna zabawa i coś, co później przytrzyma dzieci przy stole, chociaż na te 15 minut. Jeśli chodzi o święta Wielkiej Nocy, no to ja nie wyobrażam sobie bez serwetki białej, bynajmniej jak się idzie do kościoła święcić święconkę. Bardzo ładnie to wygląda. No i obrus biały też. Jak jest czysto biały obrus, to się nawet takie drobne detale kolorowe się przypina jako element dodatkowy, typowo świąteczny. Będzie to nawet ja mówiłam tu sobotę. Kartki robimy z papierów specjalnych do robienia kartek i prac scrapbookingowych. Z papieru bezkwasowego, czyli on nie blaknie. One spokojnie mogą kilka lat leżeć i nic im się nie stanie. Dbamy o to, żeby były materiały najlepszej jakości, żeby to po prostu się nie zniszczyło i żeby było ładnie wyglądało. Najwięcej mamy zajączków. Zajączki są takie najbardziej wdzięczne i zauważyliśmy, że jednak więcej ludzi chce zajączki, tak jak zaczynaliśmy w tym roku robić kartki. Jeśli chodzi o SMS-y i maile, to jest taka forma dość, no, nieoficjalne, jednak te kartki są takie tradycyjne. Jednak milej jest dostać ładną kartkę, którą można sobie postawić razem z dekoracjami, niż SMS-a, którego później się skasuje i on gdzieś tam zginie. Prac świątecznych poleciłbym Państwu stroiki, prace wykonywane w drewnie, pracowni sztuki użytkowej, również prace z wikliny, prace krawiecko-tkackie, też o tematyce świątecznej. Chcielibyśmy Państwa zaprosić do odwiedzenia naszej placówki, przyjrzenia się, jak osoby niepełnosprawne wykonują swoje prace, czym one się tam zajmują. Mieścimy się w Domu Pomocy Społecznej oraz na ulicy Elbląskiej, w dwóch miejscach w Krupińsku. Stowarzyszenie nasze, jak sama nazwa mówi, stara się ocalić od zapomnienia czasy przeszłe i wydarzenia, które się tu odbywały na tych terenach. Mamy pasjonatów takich w naszym stowarzyszeniu, którzy malują, rysują, haftują, właśnie robią modele, właśnie rzeczy związanych z tym regionem. No moje wykształcenie to jest dokumentacja budowlana, gdzie większość przedmiotów była związana z rysunkiem technicznym. W tej chwili jestem na rencie, w związku z tym pozwalam sobie kontynuować ten mój, prawda, były zawód, prawda, to moje wykształcenie i dlatego rysunki rysuję również tuszem. Wcale nie ma święconki i nie ma te kosiki, wtedy nie idziemy do kościoła z tymi, to jest trochę szkoda, ale bardzo ładnie dzisiaj jest, że będziemy schować prezenty, jako zające z czekoladowe albo jajko i jajeczka takie z czekolady. Rodzice schowają albo w mieszkanie, albo w ogrodu, kiedy mają i dzieci tu szukają i to po prostu to należy do Wielkanoc. I ja myślę, że dzieci zawsze już nie mogą doczekać na tę niedzielę, że nareszcie będzie ten zając czekoladowy i to jajko i taki fajne. I
można też tam różnie ciekawostki też przeżyć. Na przykład raz ojciec zachował te jajko już w sobotę, bo ja zawsze tak wcześniej wstałam i ojciec nie chciał tak wcześniej stać. I schował to już w sobotę wieczorem, nie? A ranką, kiedy ja w niedzielę szukałam, myśli to już zjedli. Te czekoladowe zające już były zagryzone. I to też taki... też święta dla myszy wtedy, nie?